Witam, zostałem nominowany przez Patrycję, a może Majkę. W sumie to sam już nie wiem, ale zapraszam na moje Hot 16 Challenge. Link do zbiórki macie w opisie. Wiosna w marcu się zaczęła, wirus ożywił nam drzewa, wszystko się zmienia, a może to ściema. Mogłem być zerem, a zostałem raperem, niczym szkolna nuda, liczę na cuda. Pieniądze dawajcie w ofierze i pomagajcie szczerze, brak testów, a sięga dna. Codziennie rano na Zoomie chilluję, podczas kwarantanny tylko w Minecrafcie buduję. Ja tu wbijam poziomy i levele, a emeryci siedzą sobie w kościele. Idę do Biedronki, patrzę moje ziomki, mówię siema elo, a ochroniesz odstęp kolego. Dzwonię do kuzyna, cześć Bedo, daj numer do Kłebo, mój album już w promocji, babcie zapraszają gości. Przedsiębiorcy ciągle w kapciach, a ekipa na wakacjach. Za nami już połowa, aż boli mnie głowa, kompromitacji wiele, ale nie zdisują mnie moi wielbiciele. Krzysztof Krawczyk kocha pielęgniarki, a twój ojciec wspomina o anarchii. Teraz tylko ostry cień mgły na tobie, a ty co sobą reprezentujesz, chłopie? XXI wiek, ludzie są wege, a ty w zwuchanu wciąga nie toperze. Rodzice nasi płacą ciężkie podatki, miejcie chociaż szacunek dla własnej matki. Zrobi się poważnie, gdy ten wirus nas dopadnie, nie róbmy sobie beki i wpłacajmy czeki. 16 wersów napisane, czas na nową dramę. Proszę tekst, mój docencie, i nie mówmy już o hejcie. Dziękuję jeszcze raz Patrycji Majce za nominację. Moje nominacje to mój ziomek z baraków, czyli Oskar Lewicki, oraz mój dobry znajomy, czyli Bartek Gudajczyk. Przypominam o zbiórce w opisie, wpłacajcie chociaż złotóweczkę. A ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za wysłanie mojej szesnastki. Cześć!